Siema wariaty, co tam? Ja na kontuzji. Jakoś mogę kierę trzymać, to se myślę, coś se wam nagram. No i nagrałem. Patrzcie. Dobra, jaki pomysł mi przyszedł do głowy, to taki. No z tą ręką to nie mam jak latać. Kurde, ten hamulec mi. Jakoś mogę hamować jeszcze, więc coraz lepiej. Jestem zadowolony. I odnośnie zaraz ręki, to też swoją drogą. Jakoś nie mogę jeździć, nie mogę latać. No to jadę umyć rower. Ogólnie jutro mam urodziny. 4 października, nagrywamy 3. Także dzięki, bo wiem, że na pewno znajdą się osoby, które chcą mi złożyć te najserdeczniejsze życzenia na moje urodzinki. Niestety na ten rok nie uda mi się jak poprzednim kupić na przykład nowego roweru, no bo niestety nie ma na to kwitu. Ale tak, jedziemy umyć rower i nagram wam jakieś krótkie kuja. Kuja. Zrobiłem mało relacji na Instagramie. I co? O, gościu mi tu wymusza. Tu mamy myjnię. Ale ja jadę na inną myjnię, bo ja chcę taki pistolet z pianą i w ogóle wiecie o co chodzi. Pierwszy był Mateusz Himper. Hashtaguję go właśnie teraz. Pyk, pyk. O, gdzieś tutaj. Pozdro, ziomuś. I pierwsze jego pytanie to jest, kiedy wracasz do jazdy? No i kiedy ja mogę wrócić? Jak się zagoi? Zagoi się rana i od razu skakuję na chopeczki polatać sobie i w ogóle sobie poprzypominać, bo mam gruby niedosyt. Naprawdę, tak mi się chce. Ostatnio jak byłem na wąwozie i popatrzyłem jak chłopaki jeżdżą, to jest w ogóle takie zazdro, że to się w pałę nie mieści. A jeszcze mało tego, że mam to rozcięcie, to w trakcie tego wszystkiego okazało się, że zerwałem ścięgno w moim małym palcu podczas tego wypadku i ja nawet nie skumałem, wiecie? Siedziałem w chacie, ała, coś mnie boli i wyszło tak, jak wyszło, że mam i palca złamanego i urwane ścięgno w małym. Masakra, w poniedziałek idę do lekarza, to ogarniać. Ja cię kręcę, gościu, co ja zrobiłem? Jak mi jest teraz głupio. Ja cię kręcę. Jak ja z 15 dobrych 20 minut gadałem do was, a ja nie miałem kamery włączonej. Ja nie. To jest niemożliwe. Kiedy jakiś poranik ze skakania w twoim stylu? No słuchajcie, poraniki od skakania, ja nie jestem pro, aby nagrywać porady, no bo głupio mi jest. Są osoby na polskim YouTubie, które po prostu naprawdę ogarniają temat. Nie wiem, typu na przykład, nie wiem, Paweł Stachak, Oskar Macuk, Goćki, oni też nagrywają przecież hałtu, jak robić jakieś stylowe triczki lub coś. Mnie nigdy triki nie jarały. Mnie triki nigdy nie jarały. Ja lubiłem po prostu szybką jazdę. To mi dawało największą frajdę. Kiedy jakiś wypadł glorką na hobby. Glorkę proszę na razie zostawić na boczną kartę, bo nie chcę wam nic spoilerować. Po prostu. Fajnie było powspominać stare czasy. Właśnie stare czasy, jaki Brecht. Przejeżdżałem obok starych czasów właśnie przed chwilą i nie miałem włączonej kamery. I teraz będę wracał z myjki, to zajadę tam i pokażę wam moje stare czasy, które po drodze mi się przypomniało i zajechałem. Beka. I czy dałbym jakieś fajne porównanie odnośnie DH i Enduro? To mogę dać. Glorka, zajebisty rower. Serio. Jeżeli ktoś szuka pierwszego DH, jest to tani rower. Jeżeli stosunkowo patrząc na ceny roweru downhillowych, jest to tani rower, mocny, wytrzymały. Ja latałem duże hopy na tym. Byłem w tym na bike parku w Kasimie. Miałem swoje niedoloty. Wszystko rower zajebiście wybierał. Nie miałem żadnych problemów z tym bajkiem kompletnie i więcej się dowiecie po prostu za jakiś czas. Musicie dać mi jeszcze chwilę. A Rain? To jest po prostu taka kurde szybka maszyna, że coś w pale nie mieści. Ja nie spodziewałem się, że ten rower zagwarantuje mi tyle przyjemnych jazd. Serio. Kurde, no wszędzie mi się spełnia ten rower. Ja sobie wszędzie nim dojadę. Ja sobie hopeczki wszystkie praktycznie mogę nim lecieć. To prawda, boję się trochę dużych hop tym rowerem latać, no bo jednak to trochę takie bardziej lekkie. A jak jest coraz coś cięższego, to jest mocniejszego, tak mi się wydaje. No nie wiem, ale odpukać półtorej roku nic się nie dzieje z tym rowerem. Wymieniałem tylko klocki, o, które i tak piszczą, czyli tarcza pewnie. A rower sam w sobie jest mega kozak. Mega kozak. Podoba mi się mega geometria w tym rowerze. Jest ona
inne niż wszystkie. To jest mega spoko też. No, no i kurde, jedziemy na to myjnię, bo nie umyję tego roweru, słońce zachodzi, a ja dzisiaj mam urodziny. Znaczy, wyprawiam urodziny dzisiaj z 3 na 4 o 24. Oczekuję jakiegoś 100 lat. Z racji, że 4 października się urodziłem. Także dzięki jeszcze raz, bo wiem, że na pewno ktoś się znalazł. Nie czuję, że rymuję. Jedziemy na tą myjkę i co? Siema. Jaki padra starszy. No i co? No, truniem. Zobaczymy, co będzie. Alby motorek nie pojeździł. Dobra, jesteśmy na miejscu. Ładuję monety. Ze 2 złote na razie, na samą pianę. Nie, przez przypadek wyłączyłem. Dobra. Pagór. To jest biały rower, masz biały rower. To nie. Teraz by go wziął. Nie bierzesz się ze mnie przykładu. O, jak się kręciło.
Zostawimy. Lewa. Pita ogół. Jak się kręci, aż rower skacze. Dobra, wystarczy. A teraz ładnie umyję pędzel. Z drugiej strony, ty. Tutaj. To nic dziwnego. Znaczy nic... To nic wyjątkowego, ja wiem. Ale w tym miejscu była pierwsza moja hopka w życiu. Pierwsza moja hopka. Tutaj mieliśmy, bo ja tam z tyłu mieszkam, ten żółty blok. Znaczy już nie mieszkam tam, bo tam moi rodzice mieszkają. Kiedyś tutaj mieliśmy taką napędówę. Ja pierdzielę, fajnie tutaj przyjechać znowu. Pomimo tego, że byłem tutaj jakieś pół godziny temu. Może już godziny, nie wiem nawet. Tu mieliśmy taki rozpęd fajny. Kozak się jeździło zresztą. Nieliczni jeździli i w sumie nie, no całe osiedle. Dobra, tu jeszcze tam wyżej kawałeczek. Jeszcze kawałeczek wyżej. O. Akcja wyglądała następująco. Tu w tym momencie nawet nie wiedziałem, a są schody. I tutaj nie było jakiejś schodów, tylko była górka w dół. Fajnie, taka ścieżka była. Szybko się jechało tędy i się wyjeżdżało. I wtedy się wpinałeś w tą ścieżkę. Ała. W tą ścieżkę. I nawet, ała. Pokażę wam, albo nie, bo ja już wiem. Sprawdźcie sobie mój drugi film na YouTubie, który dorzuciłem. Tam jest Winter coś tam. I pod koniec filmu jakaś akcja. I ja tędy kolażówku jadę. Zobaczcie sobie, jaka kita tam jest w ogóle. Kurde, te hamulce teraz będą mnie zagłuszać. O, nogą sobie przyhamuję. Dobra, no i tutaj się rozpędzaliśmy w ogóle na tą naszą hopkę. Tutaj fajny zjazd ogólnie taki jest. Znaczy taka ścieżka, nie? Ścieżeczka, po której można dość szybko sobie tam jechać, popedałować. Żaden zjazd to w sumie nie jest. Ale no, by the way, no tutaj się rozpędzaliśmy. I ile sił w nogach, tu jeszcze był taki jeden korzeń wcześniej. Tutaj jest chyba drugi. Au. Tutaj jest drugi. I wtedy kita, dzida. Już tu się zarośnięte. Tu się wklejaliśmy. I sru. I stąd. Tylko, że tu już nic nie ma, co nie? Kiedyś tutaj mieliśmy taką malutką hopeczkę. I pamiętam, że wszyscy, ale to wszyscy, mieli za zadanie zrobić coś takiego, że przeskoczył przez cały chodnik. No i wiadomo, pierwszy się skakało do czerwonej linii. Było łop, czerwona linia. Później połowa chodnika, później cały, a już później to lataliśmy za. I była w ogóle zajawa ostra, nie? Także ja już tu nie mam co za bardzo gadać. Ale na pewno tu jeszcze wpadnę i ogarnę to. Wezmę jakiś mały szpadelek i szybko tutaj uformuję hopkę. Zrobię taki dojazd fajny i będzie hopa na wprost. Jak za dawnych lat. Beka, zaproszę ziomali, którzy tu kiedyś jeździli. No, kogoś tam jeszcze znajdę. Michał na pewno skakał. I ten. I polatamy sobie tutaj. Stare czasy.